Witam Was tutaj, cześć, a Abizanosz. Zapraszam Was na kolejne wydanie Cities Skylines PlayStation 4 z dodatkiem Snowfall. Zaczynamy! O, co my tu widzimy? Jadą pociągi. Ładnie. Zaraz, że co? Okej. Coś jest nie tak. Brakuje nam ogrzewania, bo temperatura spadła rzeczywiście wyjątkowo. Wyjątkowo jest dzisiaj zimno. U mnie też. Dobra. No to postawmy. Nie, my z tego nie korzystamy tutaj. Co nie? Jeszcze dodatkowy system ogrzewania do naszej... Okej. I teraz weź żeś to podłącz. To będzie problem. Połącz. Dobra, połączone. Proszę mi powiedzieć, że wy już nie modudzicie. Trochę nam tu wycięło ogrzewania, ale dobra. Wracając. Nasza dzielnica ładnie tutaj. Hub. Dworzec kolejowy ładnie działa. Zbudujemy sobie, ale to już w dłuższej przyszłości, dworzec towarowy, bo to jest dla ludzi. Natomiast dla przemysłu też się przyda. Taki dworzec się kiedyś budowało przed dodatkiem After Dark. Ale my sobie go zbudujemy, ponieważ on bardzo ładnie rozładowuje ruch. Dobrze, ale nieważne. Tak, tutaj nam ładnie dzielnica się rozbudowała. Choć szczerze powiedziawszy, nie wiem, co jest nie tak z tym, że tu się pali. A, no dobra. Wy nie macie żadnej straży pożarnej, dobra, to może być. To rzeczywiście jakiś może być. 19:20. Tak dla pewności patrzę. Raz. Powiedzmy, że nagrywam. Powiedzmy, że mam skończyć o 19:40 i tyle. Dobra. Straż pożarna macie, szpital macie i policję. No tutaj by się przydała policja. Jakby nie patrzeć. I policję macie. Edukacji wy chyba nie potrzebujemy. Co jest z edukacją? A, no tak, tu zrobiliśmy nową strefę i pomyśleliśmy o tym, że mają nie być głupi. Mniej mądrzy. Tutaj. I uniwersytet. Wow. 51% na bardzo dobrze wykształconych ludzi mamy. Dosyć nieźle, naprawdę. To jest... No... Nie miałem już takiego miasta w Skylinesach na tak dobrym poziomie. Chętnie bym tu wstawił jeszcze jeden taki budynek, ale wszędzie jest miejsce zajęte. O, tutaj. Bum! I fala zadowolenia dla mnie. Awe wasz najlepszy burmistrz. I teraz pytanie, co jest tutaj nie tak z pociągami? Coś musiałem rozwalić. Może nawet poza odcinkiem? Nie. No ewidentnie coś tutaj nie działa. Tylko co? Musimy znaleźć... Stąd pociąg jakiś nie może dojechać tam. Czemu? Jest podłączenie, takie trochę dziwne, ale jest. Najwyraźniej tego nie kupił. Pociąg tego nie wziął. Dobra. Nie, to nie. Pociąg, zaraz coś z tym zrobimy. O!
I tu nie aż tak. Zbyt same zbocze. Najgorszy komunikator w grze. Oj, to będzie problematyczne zbyt same zbocze. Wiecie kiedy? Wtedy, kiedy będziemy chcieli wbudować lotnisko. Dobra. Czy już? Już po sprawie przyspieszmy trochę czas. Moja tu nie wytrzymał. Poza tym mieliśmy rozbudować nasze miasto. Chcemy hub dzisiaj postawić. Tylko gdzie by nową dzielnicę tutaj zrobić? O tym tak mniej myślałem. No cóż, chyba trzeba pójść w tą stronę. Z jednego odkryłem nową, mało ciekawą rzecz, ale jednak ważną. Jest limit drzew w Skylinesach na PS4. Wiedziałem, że jest na komputerze, ale tutaj nie wiedziałem, więc z tymi drzewami trochę się opanuje. Nie chcemy w końcu, żeby nie dało się po jakimś czasie dobić w ogóle drzew. Tego nie chcemy. Więc trochę będzie opanowanie. Tu zdaję sobie zjazd w dół. O właśnie. Tutaj nie przejedziesz już, ale tu wyjechać możesz. Jak najbardziej. Poza tym jeszcze to tak mniej swoją drogą. Pojawi się jeszcze Minecraft jakoś na dniach niedługo. Chyba wam się spodobało. Skoro się pojawi kolejny. Dobra. I tutaj. Tak, buduję. Bardzo dużo tej drogi i niepotrzebnie aż tak dużo. Dobra. Chcę, żeby to dość równo szło z tym. Dobra, no dotąd. No tak, tu jest duże trawisko. I pierwsze co trzeba zrobić, to wyciszyć drogę. Myślałem, że już idziemy pełną parą, ale nie. Swoją drogą zarabiamy 10 tysięcy, nie jest źle. Chociaż warto podkreślić, że takie budynki. Teraz wam powiem, jak to się nazywa. Ale dzieła architektury. To jest bardzo ciekawe. Na przykład taka kosmiczna winda kosztuje 1,5 miliona. Już zapomniałem, ile to kosztuje, ale. Naprawdę dużo. Jak na coś takiego, to naprawdę dużo. No i właśnie przez to zbieram jeszcze w swoim mieście normalnym. Zbieram na tą kosmiczną windę. Nie wiem, jak długo będę zbierać, ale nie podoba mi się to. Dobra. Tak, tu jest jeden dworzec wyłączony. I może go dziś nawet włączymy. Chociaż nie. Nie będziemy nawet musieli dzisiaj go włączać. Bo możemy tutaj coś postawić. Co? Wiem, że nie powinienem tutaj budować tego tak jak właśnie zaraz będę robić, ale ja dzisiaj nie chcę się zajmować rozbudową miasta, tylko chcę zbudować hub. A hub mówi mi, że chce się pojawić już. Dobra. Tak, tu musimy niestety zrobić, bo tu są tory kolejowe, ale je ładnie ominiemy, więc non problemu. Jeżeli chodzi o dworzec kolejowy, to z tym będzie większy problem. Jeszcze nie wiem, jak go wstawimy tutaj. Czekaj, może pomyślmy o tym zawczasu. Jeżeli chcemy tu wstawić dworzec, to on musi być nie w słupie. Tak, warto o tym pamiętać, że nie może być na słupie. Czy taka odległość pasuje? Powiedz mi, dworzec. Tak, pasuje. No to co, stawimy tutaj sobie dworzec. No, gdzieś nawet może być tutaj. A, tam daleko ludzie zostali. Powiadomienie, że nowy dworzec zbudowali. Spokojnie, do was nie dojedzie. Nie bójcie się. Dobra. I tu sobie skręcisz. I pociąg będziesz mieć naprawdę bardzo długą trasę. Stąd. Dotąd.
Tak. Naprawdę długo. Jeszcze się nie pojawił pociąg? Jest! Na razie chyba nikt nie będzie tą linią kursować. Takie mam dziwne przeczucie. Czy to można by tak? Ale byłoby cudowne. Ale tak można. Zdrowisko. Nad torowiskiem będzie trochę utrudnienia. Utrudniona budowa drogi. Nie mówię, że nie. O! A nie, jednak nie? A może jednak? Czekaj. Daj tu prosto. I tu zjazd w dół. I czemu buduję bez drzewek? Drzewka, 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 drzewka. No. I tu drzewka. Dobrze, jest nowa dzielnica, zróbmy jeszcze tutaj obszar na nią. Później wyrównam. Poza odcinkiem, nie? Tak, tutaj będzie coś innego. I w tej dzielnicy dajemy oczywiście mój ulubiony przepis, czyli zaawansowane technologiczne budownictwo mieszkalne. Ta nazwa jest moja. Spokojnie. To nie jest tak, że ja źle przeczytałem. Wcale. Dobra. I tu zjazd. Czemu tędy jadą samochody? Może jakiś to skrót jest. O! Nawet nie musiałem udawać tej dzielnicy, ale... Ale ją zbuduję. Nowy kawałek ziemi. To się przyda. Elektrownia atomowa. Hub przeładunkowy. I 40 tysięcy ludzi. A nawet 44. Dobra. Tu będzie zjazd. I tu też. Tylko to będzie w drugim kierunku. A tutaj jest wjazd. Dobra. To tu jest dobrze. Coś chciałem zrobić. Nowy kawałek ziemi chyba chciałem zobaczyć. A, bo my cały czas nie wiemy, w którą stronę... A nie, mieliśmy tutaj dzisiaj chyba pójść. Tylko, wiecie... Trochę mało kuszący jest ten kawałek ziemi. No jakby tak wziąć pod uwagę, ile tam jest ziemi, to jest jej tam naprawdę mało. Chyba, że jeszcze weźmiemy ten, to wtedy bardziej się będzie władać. Chyba tak zrobimy. Chyba ja tak nawet mówiłem, już nie pamiętam. Dobra, kupujemy ten. Wody potrzebujesz. Co ty nie powiesz? Dobra. No co ty nie powiesz, że wody potrzebujesz? Natomiast tak, ja sądzę, że tutaj budynki by się chciały budować, bo popyt jest. O, właśnie. O tak. I teraz, bo wziąłem duży pędzel, dlatego jest tutaj, są takie rzeczy złe. Tutaj nie będzie domków, oj nie. No może tu tak. Ale tak, tutaj biura. Nie, tutaj spokojnie będą biura. Tutaj też można dać biura. Chyba mieli gdzie pracować. No i tak, jeśli się dobrze domyślam. O, jedna osoba korzysta. Chyba łącznie też. Ale chciałem zobaczyć tutaj. Tutaj linie kolejowe. Wow, dużo linii kolejowych. Jest to... 8 linia. Trochę dziwnie niealfabetycznie, ale dobra. Jeden pojazd. No, mało. A ta linia też jest jakaś jedna. Chyba ją można usunąć. To jest pewnie stąd dotąd, tak. Nikt nawet nie odczuł tego zbytnio. Tutaj mi coś zaczęło przemysł wymieniać. Może przez te biura. No nieważne. Zresztą. Dobrze, czemu nie masz prądu? Może ci podciągniemy go. A zanim oni się tu wybudują, to chwilę może potrwać.
A! Ścieżkę wywaliło. Nie wiem, czy to jest lawerowa, czy to jest seka, bo jej nie zobaczę stąd. Tu i tak się nic nie budowało. Dworzec kolejowy, tak, nazwałem tę dzielnicę. Tak fajnie, co? Przydałoby się tu puścić jeszcze jakiś... coś jeszcze. Wow. Droga pod drogą. A, dobre. Dobre, dobre. I w ten sposób, panie i panowie, możemy puścić tutaj autobus z naszego dworca kolejowego. No co ja ci dam? Dwa przystanki, ale masz zachcianki ciekawe. Nie. Nie, nie tutaj. Właśnie tutaj jest zamknięty. Ty wyjedziesz sobie... Ja ci już powiem... Tu. 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 Tak, taki autobus dosyć z długą linią. Co jakiś czas przystanek. Oczywiście wiadomo, że tutaj się to zmieni wszystko. Ale mniej więcej to ma tak wyglądać jak teraz. W przyszłości. Tramwaje. Wiem, że mogłem puścić tutaj tramwaje, jak wszędzie. Ale obawiam się, że to byłoby trochę ich zbyt dużo. Tym bardziej, że są po tu już pociągi. To już jakieś szynowe jest. Więc tyle powinno wystarczyć. Dobra, przystanek i powrót. No i będą mieli poza pociągiem, który na pewno im się spodoba, będą mieli jeszcze jedną drogę na tą. I teraz tak, kupiliśmy sobie tu spelek. I tutaj, czy tu są jakieś złoża? Tam dalej. Tam dalej są. Tu są, tu jest ropa. Ale fajnie. Dobra. Tak, ten kawałek na pewno kupimy i chyba ten tutaj też. To jeszcze zobaczymy, gdzie kupimy ten ostatni. Czy może nie kupimy po prostu sobie tego i zrezygnujemy z tych tutaj złóż. Choć widzę, że są imponujące, to tutaj mam i tak tego dosyć dużo. Ale dobrze. Bez wstępnych rzeczy stawiamy hub przeładunkowy. O tak. Tylko gdzie i jak? O, tutaj mi się podoba. Dobra, to co? Lecimy z nim? Jest. Jeszcze jeden? A, bo my tu... co? Aha. Czekajcie. Nie, to my tu go nie chcemy. Wiem, że pięknie to wygląda, ale podłączenie będzie tragiczne później. Koszt 18 tysięcy. Jesteśmy bogaci. Wolę to tak postawić. Na świętego spokoju. I po prostu tutaj postawić taki mały. Bo dużego tutaj... A duży nawet by wszedł. Tylko czy my to chcemy tutaj... Nie, tutaj mały postawimy jeszcze. Duży będzie... Poczekajcie, czy to jest sens tak tego dużo pudlować? Po prostu spojrzę na zegarek. Tak! Tak. Powiedziałem tak. Dobrze. Tak, tutaj drzewek na pewno nie będzie. O, tak sobie ładnie podłączymy. Tutaj też. Wiecie co? Nie, my kupimy ten kawałek, bo trzeba tu będzie pociągnąć autostradę. Przepraszam bardzo, jak tutaj mają dojeżdżać te samochody? Nawet pociągi, nie wiem jak mają tu dojechać. Kurczę, o tym nie pomyślę. O, kiepski ten plan. Kiepski, kiepski. Okej. Okay. Jesteśmy bogaci, co nie? Przed chwilą mówiłem. No to... Skoro jesteśmy tacy bogaci, trzeba zrobić tutaj tunel. Głęboko w dół. Tylko odkąd ten tunel będzie jechać? Może odtąd. Potasty tunel.
Dobra. Tu będzie zjazd. I nie zastanawiajcie się. O, właśnie. No tu niestety trzeba tak trochę wymanę wydawać. Wow. Okej. Dobra. Jeszcze trochę. I tu będzie ładny wyjazd w górę. Wiem, co się domyślacie, to nie ma sensu, to zbyt długa droga. Spokojnie, ma naprawdę sens. Na pewno ma sens, tylko o tym jeszcze nie wiem. Gdzie? I tak. Jak my to chcemy zrobić? Nie, my to źle zrobiliśmy. O, właśnie mniej więcej w ten sposób. Z tym, że... Tutaj. Wiem, że to będzie mi teraz marudzić, że nie ma podłączenia, ale spokojnie. Wiem, co robię. Jakby coś w przyszłości można jeszcze dostawić jeden, ale chyba to już nie będzie sensu, bo już to jest tak tutaj tego dużo. Dobra, to jest zrobione. Teraz trzeba zrobić jeszcze jedno. Bo tak, tu będą tory kolejowe, no to można w sumie obydwa wpuścić w dół. Mniej więcej. Poczekaj, zrobimy tak. Wiem, to jest zbyt długie. O! I to samo po tej stronie. Okej. Nie. No to trochę zakręcimy. O. A nie, właściwie to my tu nie musimy zakręcać, bo tu będzie tylko krótki zjazd. Później wyjazd. A. Dajmy sobie takie coś. Jeszcze. To później wykręcimy odpowiednio, ale... O! Dobra, to jedzie w tą. To jedzie w tą. I ty tu możesz skręcić. I tak, to wyburzymy. To też. I teraz można zacząć się budować. I to samo z tej strony. Tylko tam jest bardziej odbity. Dobra. Czekaj. Chyba jest dobrze. I tu już jest przyszłościowa autostrada się ciągnie, co nie? Tu można w sumie już to przyszłościowa, co nie? Pociągnąć w całą stronę, żeby ta droga szła. Tak, tak i tak. I jest gites. Dobra, teraz reszta. Nie macie wody. No zaraz ją podłączymy, nawet z ogrzewaniem. Tak, wam tutaj zaszalejemy. Do najbliższej rury, czyli tutaj. Sprąd to sobie pociągniemy już od tych. I dzisiaj torów kolejowych tu chyba nie pociągniemy. Musimy górą póki co. Później to jakoś ładnie podłączymy. Ale póki co tak górą.
I to te kolejowe, tyle ile tu będzie, to... To będzie na pewno tutaj zjazd w podziemie. Musi być. I to samo trzeba jakoś tutaj wykombinować, choć tutaj mam... Okej. Znaczy, to musi tutaj wejść, co nie? No nie, bo jest zatopione, to nie może być. Tak to zrobimy. Ciach. Ciach. Dobra, da się pociągnąć. I jeszcze zobaczmy, czy da się jakieś tutaj statki dostawić. A, tutaj to się za. Czy da się jakieś statki dostawić? Tak, spokojnie, pójdzie. Pójdzie jakoś. I tu jest właśnie to, co mówiłem, czyli tory. No tu chodzi o to z tymi hubami, że są od razu tory i to na tym ich polega. Innowacja. No bo, no nie, no to jest innowacja. I normalnie to te tory będą sobie biegły wraz z wami. Wraz z autostradą. Natomiast teraz, czyli to chwilowo, trzeba będzie jakoś pomyśleć, jakbyście inaczej jechały. Na pewno tutaj będzie musi być zjazd. Tu musi być zjazd. No to się nie chce zrobić. No bo może być już nawet tak. Dawaj. Chyba. Jest. Jest. I odcinek trwa znowu nie wiadomo ile. Tu są tory? Są tory. Czy chcemy dociągnąć tak na okrągło? Nie, na razie nie. Na razie zostawiamy to tak jak jest. Resztą się zajmiemy w kolejnym odcinku. Bo to nawet nie jest zbytnio podłączone. Dlatego to nie działa. Bo to nie jest podłączone. O! Od razu lepiej. Tutaj się tak podłączy. I tu mają być wjazdy, jakby coś. Stąd i tu tak na górę. O, w ten sposób. I coś takiego jeszcze by się przydało zrobić stąd, ale... Można zrobić... Czekaj. Się to uda. Dobra. Nie będę już z tym kręcić. Dosyć tego. Jeszcze stwórzmy sobie nową dzielnicę, to jest ściśle przemysłowa. No i jakieś połączenie to tutaj już jest. Więc kto chce, może przyjechać. Jakieś statki? Hop, hop, ktokolwiek. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, to łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!